Cześć, to będzie taki dzisiaj vlog, trochę taki o bieżącej sytuacji, trochę taki o mnie, trochę taki o was, trochę taki o. Ostatnie dwa tygodnie w zasadzie są bardzo ciekawe, ponieważ mam wysyp sytuacji, które wszystkie zbiegają się w zasadzie w jednym kierunku. Mianowicie, no bo dla przykładu, rozmawiam sobie z dwoma kolegami, którzy mnie wspierają, podpowiadają, dają feedback, dzielą się pomysłami w paru rzeczach. No i jeden z nich mówi: kurczę, Maciek, bo ty dawno żadnego jakiegoś szkolenia nie poprowadziłeś albo jakiegoś takiego programu doradztwa. Może powinieneś coś takiego zrobić, to jest bardzo fajna rzecz. Ja mówię, no wiesz co, w zasadzie to od czasu do czasu ktoś tam o coś takiego prosi. Z drugiej strony na moim blogu jest napisane, że jak, prawda, chcesz się poradzić albo zasięgnąć mojej opinii lub się skonsultować, to w zasadzie welcome, świadczę takie usługi, jeśli jest potrzeba, mimo że trenerem, coachem, takim, wiecie, kwalifikowanym po kursach jakiś tam nie jestem. Więc postawiłem tezę, że widocznie moja twarz nie sprzedaje tego typu usług i tyle. To, co się stało później, to jest oczywiście koincydencja, to, że chyba dzień później dostałem zapytanie pierwsze o wsparcie konsultingowe w dziedzinie fundraisingu, to, że później i ono już się wydarzyło, to znaczy wczoraj miałem bardzo fajny mini warsztat z jedną fundacją, która ma bardzo fajne plany i częściowo je już zrealizowała. Chyba jeszcze tego samego dnia odezwała się do mnie bardzo duża firma, która ma bardzo dużą fundację i kroi się z tego projekt w zasadzie, no, pewnie o zasięgu ogólnopolskim, kilkuletni i pasjonujący. Jestem właśnie po kolu takim z osobami, które za ten projekt odpowiadają. Jeszcze tego samego dnia, czyli właśnie wczoraj, miałem okazję porozmawiać z naszym klientem z Niemiec, z pracowni Synergii, któremu doradzamy w paru rzeczach, no właśnie o nowym projekcie, takim międzykulturowym. I też dokładnie wczoraj miały miejsce jeszcze dwie inne rzeczy z tego gatunku, bo pierwsza to była taka, że na jednej grupie na Facebooku jedna pani napisała, że szukam coacha, ale takiego, który prowadzi własną firmę. No więc już miałem tam jej kogoś polecić. Natomiast okazało się, że kilka osób mnie oznaczyło tam w komentarzach, więc oczywiście tam napisałem, że no nie jestem coachem, jestem przedsiębiorcą. Zacięcie takie doradczo-szkoleniowe oczywiście mam i nawet dość lubię to robić, ale coachem nie jestem i coachingiem się nie zajmuję, nawet się nie znam po prostu na tym. No i na koniec wczorajszego dnia zadzwoniła koleżanka z pewnego też dużego podmiotu z pytaniem, czy nie mógłbym wystąpić z takim power speechem na wyjeździe integracyjnym dla ich zespołu. I tak sobie pomyślałem, że no właśnie, nie zapieję kogut, a ty się trzy razy mnie wyprzesz. Trochę taka analogia. Nie minął tydzień od tamtej rozmowy z kolegami, którzy mnie wspierają. Gdy powiedziałem, że moja twarz absolutnie nie sprzedaje
usług doradczych, ani jakichś takich polegających na przemowach, a w zasadzie zrobiło się to samo w ciągu 4 dni roboczych kilkakrotnie. Fajną puentą by tu było, gdyby ta pani z tej grupy na Facebooku stwierdziła, bo dostała tam mnóstwo bardzo dobrych rekomendacji ludzi, których ja też bym rekomendował, jak Martę Woźny-Tomczak czy Artura Krysika, ale byłoby śmiesznie, gdyby ostatecznie przyszła do mnie, a jeszcze śmieszniej by było, gdyby była zadowolona po tym, co tam byśmy ewentualnie porobili. Więc no, taka ciekawa ciekawostka. Dlaczego to nagrywam? No, nagrywam to po to, że okej, rzeczywiście, jeżeli słuchajcie, uważacie, że mogę mieć doświadczenia, o których wiedza wam byłaby przydatna, lub mogę mieć wiedzę, której wy nie macie, a potrzebujecie, albo mogę mieć jakieś takie przemyślenia, którymi gdy się podzielę, to będzie dobrze dla waszej organizacji, dla waszych pracowników, no to faktycznie zarówno i Pracownia Synergii, i Towarzystwa Biznesowe, i Gnyszka Fundraising Advisors mnie jako szkoleniowca, doradcę czy mówcę mogą wam dostarczyć i faktycznie możemy coś razem zmalować. Nie jest to jak gdyby core mojej działalności, to są wciąż peryferia i pewnie zawsze tak będzie, ale jeżeli rzeczywiście widzielibyście mnie w takiej roli, to komunikat jest taki, że potrafię się w takiej roli odnaleźć i gdyby była potrzeba, to gorąco zapraszam. Natomiast to, co lubię najbardziej, to generalnie układać klocki różnych nowych biznesów i w tym się czuję najlepiej. Choć jak widzicie, po YouTubie gadać też lubię, więc nie wzbraniam się przed tym. Na koniec wam polecę wam bardzo dwa bardzo niedoceniane filmy na moim kanale, które uważam, że są świetne i powinniście je obejrzeć. Więc miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnym odcinku Piękni Kawalerowie i Piękne Kawalerki.